Audi A6, a szczególnie RS6, to jeden z największych kozaków w klasie wyższej średniej. Tylko że to wszyscy wiedzą, ale czy zdajesz sobie sprawę, że pierwsze Audi A6, zwane wtedy Audi 100 C1, jest najważniejszym modelem Audi? Najważniejszym, bo właśnie ten samochód uratował Audi przed całkowitym upadkiem tej marki. I bez tego modelu nie cieszylibyśmy się takimi obrazkami. Powtórzę jeszcze raz, Audi 100 C1 to najważniejszy bohater marki Audi, a do tego jest to konkurent dla poprzedniego bohatera tej serii, czyli dla BMW serii 5 E12. Więc sprawdźmy, czy Audi w klasie wyższej średniej było większym kozakiem w latach 70. niż BMW. I do tego przekonaj się, dlaczego pierwsze Audi 100 jest tak ważne dla całej marki. A materiał wypchany jest po brzegi mięsem, ale bez obaw, wszystko jest pięknie poukładane i najważniejsze, całość jest jak zawsze z innej perspektywy. Czterech niemieckich producentów Audi, TKW, Horsch, Wanderer postanowiło zjednoczyć siły, aby stawić czoła potężnemu Mercedesowi na rynku motoryzacji. Tak powstało Auto Union w latach 30. XX wieku. Marka, która w okresie międzywojennym ostro rywalizowała z Mercedesem na arenie cywilnej i sportowej, no ale druga wojna wszystko zmieniła. Po jej zakończeniu Auto Union przestało istnieć, a większość jego zakładów znalazła się po wschodniej stronie żelaznej kurtyny, tworząc trzon motoryzacji NRD. Więc Mercedes postanowił wykorzystać okazję i w 1958 roku kupił swojego głównego przedwojennego rywala Auto Union, a następnie reaktywował brand DKW. Jednakże samochody DKW miały pewien problem, bo dostępne były tylko z silnikiem dwusuwowym, a to była jednostka, gdzie olej do smarowania był mieszany z paliwem. Było to nieefektywne i powodowało, że samochody rzucały dymem za sobą. Więc Mercedes wysłał swojego inżyniera Ludwiga Krausa do Auto Union. On akurat w Mercedesie rozwijał jednostkę napędową dla celów wojskowych zwaną Mexico, a był to czterocylindrowy silnik z rozrządem OHV, czyli z wałkiem w bloku silnika, a jednostka ta dodatkowo miała komorę spalania typu Heron ze skręconymi kanałami dolotowymi, co zapewniało intensywne mieszanie powietrza z paliwem i to owocowało efektywniejszą pracą. I kiedy Ludwig Kraus przeniósł się do Auto Union, to miał dopasować ten silnik do modelu DKW F102, no ale Mercedes odciągał się z tym projektem. A w międzyczasie na scenie pojawił się Volkswagen, który miał problemy z produkcją Garbusa. To znaczy w fabryce w Wolfsburgu kończyło się miejsce przerobowe, a Volkswagen chciał produkować więcej i dowiedział się, że Auto Union kończy budowę nowej fabryki w Ingolstadt. Więc ówczesny szef Volkswagena Heinz Nordhoff namówił zarząd tej marki na zakup Auto Union w celach pozyskania tej fabryki, co ostatecznie się udało. I w 1963 roku Mercedes sprzedał Auto Union Volkswagenowi, który wprowadził do produkcji model DKW F102 przygotowany przez Mercedesa. Jednak Volkswagen poszedł inną drogą, to znaczy do tego modelu nie włożyli silnika, który przygotował Ludwig Kraus. Tutaj dalej był dymiący i kopcący dwusuw, bo Volkswagenie uznali, że marka DKW nie zasługuje na ten nowoczesny silnik. A chcieli na nim jeszcze zarobić. To znaczy, zanim przerobią fabrykę w Ingolstadt na produkcję Garbusów, to chcieli jeszcze zarobić na tym silniku Mercedesa, więc zamiast włożyć go do samochodu DKW, który miał złą reputację, stworzyli inne auto, które miało silnik Mercedesa, należało do Volkswagena, wywodzi się z Auto Union, a pojawiło się pod nazwą Audi. I w ten sposób marka Audi została wskrzeszona, ale tylko na chwilę do czasu, aż zarobią na tym silniku, który otrzymali z zakupem Auto Union. Dlatego też ten model nazwali po prostu Audi, bez jakichś dodatkowych oznaczeń czy kodów, bo on nie miał mieć następcy. Kiedy Ludwig Kraus dowiedział się o planach Volkswagena dotyczących przeniesienia produkcji Garbusa do zakładów Ingolstadt i porzucenia marki Audi, to postanowił coś tym zrobić. Nie chciał przecież pracować nad liftingiem Garbusów do końca życia, więc potajemnie z kilkoma pracownikami po pracy stworzył samochód, który ostatecznie stał się źródłem dumy dla Volkswagena. Audi 100 C1. Zresztą posłuchaj, jak go reklamowano. We make a car with just about the same head and leg room as the Rolls-Royce Silver Shadow. With a luxurious interior like the Mercedes 280 SE. With easy handling front-wheel drive like the Cadillac Eldorado. With precise rack and pinion steering like the Ferrari. A car is the Audi 100 LS. It's a lot of cars for the money. I wiem, że ciężko w to uwierzyć, że jakiś facet po godzinach pracy stworzył samochód, który uratował markę Audi,
ale tak właśnie było. To Ludwig Kraus i jego dzieło, czyli Audi 100, sprawił, że dziś na drogach spotykamy samochody Audi. Bo ostatecznie model ten sprzedawał się tak dobrze, że Volkswagen postanowił rozwijać markę Audi i na poważnie powalczyć z konkurencją, jak choćby z BMW. Więc przyjrzyjmy się temu bliżej i sprawdźmy, czy Audi 100 C1 ma wystarczająco energii, aby stanąć w szranki z BMW serii 5. Aby zacząć gadać o Audi 100, to musimy jeszcze wrócić do pierwszego powojennego modelu Audi, do F103. Jak już mówiłem, samochód ten nazwany został Audi i to miał być taki produkt tymczasowy, na którym Volkswagen mógł sobie trochę jeszcze zarobić. Bo przecież to nie Volkswagen, ale Mercedes zainwestował w rozwój jego silnika. I Volkswagen faktycznie zarabiał, bo dzięki nowoczesnej jednostce napędowej model ten sprzedawał się coraz lepiej, więc pojawiły się inne wersje. Jak choćby odmiana Super 90 dostosowana do paliwa wysokooktanowego, przez co rozwijała moc 90 koni. Znowu, model podstawowy miał 80 koni i zaczęli go nazywać Audi 80. Ogólnie wersje te określano ze względu na moc silnika. No ale kiedy w 1968 roku na rynek wjechało Audi 100, to zmieniła się ta nomenklatura i Audi 100 to było Audi 100. A różne wersje mocy dostały inne oznaczenia. Choć pod maską pracowała ta sama jednostka napędowa, jaka była w modelu F103, czyli silnik Mercedesa konstrukcji Ludwiga Krausa, zwany potocznie Mitteldrückmotor, co tłumaczyło się jako średnio-ciśnieniowy silnik, bo miał wysoki stopień sprężania jak na tamte czasy, 11,7 do 1. Owszem, Audi dokonało w nim pewnych zmian, wprowadzając większą pojemność, ale to wciąż była ta sama jednostka OHV, co w Audi F103. I podstawowy model nazywał się po prostu Audi 100 i miał pojemność 1,8 litra i 80 koni. Mocniejsza wersja to Audi 100 S, a nazwa S, zaraz do tego wrócimy. A topowy model nazywał się Audi 100 LS i miał już 100 koni. I tylko ten model dostępny był z opcją 3-biegowego automatu, podczas gdy pozostałe wersje miały tylko 4-biegowy manual. No jeśli chodzi o kwestie oznaczeń, to Audi 100 S pożyczyło literę S z modelu F103, który posiadał wersję Super 90 i słowo Super odnosiło się do wersji, która na paliwie o wyższej ilości oktanów, zwanym Super, miała więcej mocy. A teraz przy okazji Audi 100 po prostu skrócili to do litery S, znowu LS, to połączenie dwóch słów. Super, co w tym przypadku oznaczało więcej mocy, oraz L, co oznaczało Luxus Ausstattung, co tłumaczy się jako luksusowe wyposażenie, czyli LS to była najmocniejsza wersja z luksusowym wyposażeniem, dostępna od razu w dniu premiery. Następnie w 1971 roku pojawiła się wersja po liftingu i główna taka zauważalna różnica to wersja przed liftem miała odsłonięty wlew paliwa, znowu w wersji po lifcie jest już klapka. Detal. Więc skupmy się na zmianach pod maską, gdzie Audi postanowiło połączyć dwie wersje w jedną. To znaczy, te dwie wersje zostały zastąpione jedną, w której obojętnie jakie było wlane paliwo, to wersja ta zawsze dysponowała taką samą mocą. I teraz to było 85 koni, ta odmiana dostępna była także w bogatszej wersji LS. A model ten oferowany był do 1973 roku, bo potem nadeszła rewolucja. To znaczy Audi postanowiło pójść na swoje. Kiedy Volkswagen wskrzesił markę Audi, to byli dumni, że pod maską modelu F103 pracuje silnik Mercedesa. Podkreślano to w reklamach, bo przecież ten model miał pojawić się tylko na chwilę. No ale kiedy okazało się, że kolejny model, czyli Audi 100, odniosło sukces, to zmienili perspektywę. W drugim roku produkcji, czyli 1969 roku, model 100 sprzedał się w ilości ponad 67 tysięcy sztuk. W 1970 roku było to już ponad 101 tysięcy. W 1971 roku 109 tysięcy, następnie rok 72 i ponad 160 tysięcy. Po takim sukcesie było dla Volkswagena jasne, że marka Audi zostaje, więc potrzebowali nowego modelu. I w 1972 roku zaprezentowali Audi 80 jako następcę F103. I ten samochód miał już całkowicie zerwać z powiązaniem z Mercedesem, bo teraz to byli konkurenci, więc nie mogli pod maskę włożyć silnika od Mercedesa. Potrzebowali zupełnie nowej jednostki i z tym zadaniem poradzić sobie miał inżynier Franz Haug, który ostatecznie stworzył słynne EA827. Gdzie EA oznacza Entwicklung Auftrag, co na nasze tłumaczy się jako zlecenie rozwoju lub zadanie badawcze. Znowu 827 to po prostu numer projektu, a to niewiele nam mówi, więc powiem, że to jest czterocylindrowa jednostka OHC.
A wcześniejszy silnik Mercedesa to OHV z wałkiem w bloku. Znowu tutaj mamy nowocześniejsze rozwiązanie OHC, czyli wałek rozrządu umieszczony jest w głowicy. Do tego zawory dolotowe i wylotowe są umieszczone po tej samej stronie. Inaczej mówiąc, to nowoczesna czterocylindrówka. I pierwsze wersje tego silnika miały pojemność 1.3 oraz 1.5 o mocach 55 oraz 75 koni. Następnie Audi do usportowionego modelu 80 GT stworzyło pojemność 1.6 o mocy 100 koni. I ta wersja pojemnościowa została także przygotowana w grzeczniejszej wersji o mocy 85 koni. I właśnie ten silnik 1.6 EA827 zastąpił jednostkę Mercedesa, to znaczy podstawową wersję. I przypominam, że w 1971 roku 85-konna wersja zastąpiła odmiany 80 i 90 koni, znowu od 1973 roku. Silnik Mercedesa zastąpiono jednostką EA827, która dysponowała taką samą mocą, z tym, że pojemność wynosiła 1.6 zamiast 1.8 i tak wyglądała rodzina podstawowych wersji Audi 100. Dostępne także było 100-konne Audi 100 LS, o którym już mówiłem. Oraz było coś mocniejszego, ale najpierw... Ludwig Kraus, ten człowiek, który uratował markę Audi, wiedział, że trzeba pójść za ciosem i zaprojektować kolejne wersje modelu 100. Przygotował odmianę Cabrio, ale to się nie przyjęło, natomiast wersja Coupé okazała się hitem. Trafiła do produkcji seryjnej jako Audi 100 Coupé S. I ten model opierał się na Audi 100 w wersji sedan, ale był krótszy i niższy, co nadawało mu bardziej sportowego charakteru. Coupé S wyposażono także w szersze opony, wentylowane tarcze hamulcowe i czterotłoczkowe zaciski, co przyczyniło się do lepszego prowadzenia i ogólnie większego komfortu jazdy. A pod maską znalazł się większy silnik Mercedesa o pojemności 1,9 litra i mocy 115 koni. To oznaczało, że było to najmocniejsze Audi 100 dostępne na europejskim rynku, jednak później moc została nieco zmniejszona ze względu na modyfikację silnika. I model ten osiągał moc 112 koni i doczekał się jeszcze wersji poliftingu. Ogólnie był dostępny z czterobiegową skrzynią manualną lub trzybiegowym automatem i charakterystyczną cechą wersji Coupé S były okrągłe reflektory. Klasyczne Audi 100 miało prostokątne reflektory, znowu Audi 100 Coupé S miało podwójne reflektory. I co ciekawe, takie same pojawiły się w klasycznym modelu 100. A to oznaczało, że model ten dostał mocniejszy silnik z Coupé S. Wersja ta ochrzczona została jako Audi 100 GL i był to topowy model Audi 100 C1. Ale dostępny był dopiero od 1971 roku. Do wyboru miałeś czterobiegowy manual, jak i trzybiegowy automat i jak już mówiłem, to była topowa wersja w latach 70., to znaczy do czasu, aż nie pojawił się następca. No ale zanim go powitamy, to trzeba jeszcze zawitać na inne lądy. Gdy opowiadałem BMW 5 w poprzednim odcinku, link w opisie, to skupiałem się mocno na rynku afrykańskim, ale jeśli chodzi o Audi, to nie mam za wiele do powiedzenia w tym temacie. Owszem, Audi 100 było tam oferowane od 72 do 76 roku i to wszystko, co powinieneś o tym wiedzieć. Okej, warto jeszcze wspomnieć, że model na rynek afrykański miał okrągłe reflektory, jak w wersji 100 GL oraz na rynek amerykański. Tam także Audi 100 miało takie reflektory, a jeśli chodzi o jednostki napędowe, to było trochę zamieszania i tak. Setka została wprowadzona w USA w 1970 roku z silnikiem 1.8 i miała aż 116 koni. Jednak w 1972 roku w okresie kryzysu paliwowego i nowych norm spalin moc spadła znacznie. Pomimo zastosowania jednostki 1.9 wynosiła teraz tylko 92 konie. Znowu w 1975 roku moc ponownie wzrosła, tym razem do 96 koni, ale moment obrotowy spadł. A model ten był produkowany do 1977 roku, do czasu wprowadzenia jego następcy nazwanego. Zanim przejdziemy dalej, to czas zobaczyć, jak Audi 100 C1 plasuje się w porównaniu z głównym rywalem, czyli z BMW 5 E12. Jeśli chodzi o rynek afrykański, to Audi 100 C1 produkowane tam było do 76 roku, więc patrząc na okres od 1970 do 76, to BMW zdecydowanie rządziło. Jeśli chodzi o rynek amerykański, to Audi również nie miało zbyt dobrego podejścia do BMW, bo w okresie do 76 roku seria 5 miała dużo mocniejszy model. No i jeszcze Europa. I tutaj Audi także było daleko w tyle za BMW, no ale BMW w latach 70 miało tylko model E12. Znowu Audi zaoferowało drugą generację setki. A do tego do Audi dołączył niejaki Ferdinand Piech. Jak już wiemy, Audi 100 C1 miało silnik od Mercedesa, ponieważ do Audi przeszedł pracownik Mercedesa Ludwig Kraus, który później pracował potajemnie przy modelu 100. I kiedy przygotowali wygląd tego modelu, to wzorowali się na tym, co już znali, czyli na Mercedesie. Dlatego rysy Audi 100
są podobne do Mercedesa W114, W115, więc kiedy Audi projektowało następcę, to model ten miał całkowicie zerwać ze stylem Mercedesa. Dlatego nowy model ma monolityczną formę i charakteryzuje się prostymi liniami. Okej, wielu widzi w nim większego Passata, ale to wynika z tego, że Volkswagen w tym czasie miał problemy finansowe. Więc Audi 100 miało korzystać z rozwiązań Volkswagena, czyli wzorować się na Passacie, który pojawił się w 1973 roku, ale oczywiście Audi 100 C2 jest większe i bardziej luksusowe. Na przykład w kokpicie wmontowano nawiewy na całą długość deski rozdzielczej, a to dlatego, że zażyczył sobie tego Ferdinand Piech. A Piech to ten gość, który w przyszłości zostanie szefem Volkswagen Group i kazał projektantom modelu Volkswagen Phaeton tak zaprojektować nawiewy, aby niezależnie od warunków szyby w tym modelu nigdy nie parowały. I widać na przykładzie Audi 100, że Piech już w latach 70. przywiązywał do tego uwagę. A model ten nie tylko pod względem wyglądu, ale także technologii zrywał z poprzednikiem. Zresztą kiedy Ferdinand Piech objął stanowisko szefa rozwoju w Audi w 1975 roku, to kazał przeprowadzić szeroko zakrojone testy w ekstremalnych warunkach, aby model ten wyznaczał nowy kierunek dla Audi. Jednakże potrzebował jeszcze czegoś, co by wyróżniało ten model wśród konkurencji. No ale... Cofnijmy się do poprzednika, czyli modelu C1, który w 1971 roku w podstawowej wersji oferowany był silnikiem od Mercedesa. Jednak w 1975 roku Audi postanowiło zerwać z korzeniami Mercedesa i wprowadziło do modelu 100 silnik EA827, swoją własną jednostkę napędową. I dokładnie ten silnik trafił do następcy, który zachował takie same parametry i był dostępny w wersjach 100, L oraz GL z dwoma skrzyniami biegów, czterobiegowym manualem oraz trzybiegowym automatem. A w 1979 roku Audi przeprowadziło lifting modelu C2, który był klasycznym liftingiem, to znaczy przeprojektowano przód, czyli mamy nowocześniejsze lampy, halogeny zostały wkomponowane w zderzak, a z tyłu mamy szersze i większe lampy. Generalnie klasyczny lifting, którym nie będziemy zawracać sobie głowy. Bo ogólnie nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o wersję wyposażenia, czy silnik 1.6, który po lifcie nadal dysponował mocą 85 koni. A to trochę za mało, aby Audi mogło powalczyć z BMW. Potrzebowali czegoś mocniejszego i była dostępna wersja dwulitrowa, ale... Jednostka 1.6 o mocy 85 koni była zdecydowanie za słaba dla tak dużego auta jak Audi 100, więc wraz z premierą C2 pojawiła się mocniejsza wersja. Czterocylindrowa o pojemności 2 litrów i mocy 115 koni. Jeśli prześledzimy gamę silników Volkswagena, to znajdziemy podobną jednostkę. Na przykład w Golfie 3 GTI, gdzie mamy 4 cylindry, 2 litry pojemności i moc 115 koni, a jest to silnik z rodziny EA827. Jednakże pod maską Audi 100 C2 znalazła się inna jednostka, która co ciekawe znowu jest związana z Mercedesem. Potrzebna jest krótka historia. Volkswagen LT, czyli użytkowo dostawczy samochód Volkswagena, taki dawny Volkswagen Crafter, miał powstać wraz z Mercedesem. Jednakże obie firmy nie dogadały się i Volkswagen zrobił go na własną rękę i dlatego potrzebowali do niego nowej jednostki napędowej. Jeśli chodzi o diesla, to użyto silnika brytyjskiej marki Perkins, specjalizującej się w produkcji silników do marynarki, rolnictwa i innych urządzeń. Znowu jeśli chodzi o wersję benzynową, to mieli problem, bo wówczas ich najmocniejszym silnikiem było EA827 o pojemności 1,6 litra, a to trochę mało jak na specjalistyczne auto, jakim był Volkswagen LT. Dlatego stworzono większą i prostszą konstrukcję, kodowo zwaną EA831, która miała 2 litry pojemności oraz 75 koni i trafiła do LT. No ale nie tylko tam. Bo trafiła także do Audi 100, gdzie także miała 2 litry pojemności, ale już 115 koni. Choć chodzą plotki, że silnik ten powstał specjalnie dla Audi 100, a nie dla modelu LT. Nie wiadomo jak było, ale LT pojawiło się w kwietniu 75 roku z tym silnikiem 2.0, a Audi 100 w sierpniu 76 roku, więc... I co jeszcze ciekawsze, ten sam silnik pojawił się także tutaj. W modelu Porsche 924 zaprojektowanym przez Porsche przy użyciu części od Volkswagena, bo to miał być Volkswagen. A ostatecznie jest to Porsche, no ale to opowieść na inny odcinek. Wracamy do Audi 100 2.0, choć nie tak go oznaczano, bo Audi skorzystało z rozwiązań z przeszłości. I przypominam, że pierwsze powojenne Audi w mocniejszej wersji nosiło nazwę Super 90, co odnosiło się do przystosowania do lepszego paliwa. Znowu w Audi 100 użyto litery S do oznaczeń mocniejszej wersji. I tak też zrobiono z Audi 100 C2, z tym, że... Podstawowy model z silnikiem 1.6 nazywał się Audi 100, znowu wersja 2.0 to Audi 100S. Lepsza wersja wyposażenia to Audi 100L, znowu z silnikiem 2.0 to 100LS. I myślę, że jasny jest ten wzór. Różnica jednak była taka, że wersja 1.6 dostępna była do końca produkcji Audi 100 C2, znowu odmiana 2.0, tylko do 1978 roku, bo wtedy...
What makes this new car so special, Herr Piech? It has a 5-cylinder engine. A what? 4 is too small and 6 is too bulky. Ferdinand Piech, wnuk samego założyciela marki Porsche, rozpoczął swoją karierę jako inżynier mechaniczny w Porsche w 1963 roku, tuż po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Zurichu. I jednym z jego najważniejszych osiągnięć w Porsche było opracowanie modelu wyścigowego Porsche 917, uważanego za jeden z najważniejszych samochodów wyścigowych w historii motoryzacji. Jednakże na początku lat 70. zarząd Porsche postanowił, że żaden członek rodziny nie będzie pełnił funkcji kierowniczych w marce Porsche. No a w 69. roku Piech został dyrektorem generalnym Porsche, więc musiał zrezygnować z tego stanowiska i odszedł z firmy. I w 72. roku poszedł do Audi, gdzie objął stanowisko dyrektora technicznego. I to właśnie on zajmował się rozwojem modelu 100, a w szczególności pracował nad przygotowaniem mocniejszej jednostki napędowej. I pewnie się domyśla, że chodzi o słynną pięciocylindrówkę, która zmieniła oblicze marki Audi, jak i cały rajdów. Czekaj, bo jest coś jeszcze. Po odejściu z Porsche Piech nie poszedł od razu do Audi, ale założył własne biuro projektowe. I w tym czasie Mercedes zgłosił się do niego z zapytaniem o możliwość rozbudowy jednostki wysokoprężnej, która już w okresie międzywojennym dostępna była w ich samochodach. I Mercedes ciągle ją rozwijał, ale wraz z czasem zaczęło brakować im mocy. I zgłosili się z tym do Piecha. A ten podszedł do tematu z innej perspektywy, to znaczy zamiast kombinować z powiększeniem cylindrów czy większym skokiem tłoku cylindra, to po prostu dołożył dodatkowy cylinder. W ten sposób powstała jednostka OM617, która miała dokładnie taki sam otwór cylindra oraz skok tłoku cylindra, co wersja czterocylindrowa w Mercedesie 240D. Ale nowa wersja nosiła dodatkowe oznaczenie 3.0, bo miała 3 litry pojemności, co wynikało z dołożenia dodatkowego cylindra. I w sumie w ten sam sposób postąpił Piech, gdy pracował w Audi. Wziął jednostkę czterocylindrową EA827 o pojemności 1,7 litra, dokładnie z wojskowego modelu Volkswagen Iltis, i dodał do niej dodatkowy cylinder, tworząc nową jednostkę EA828, która miała takie same cechy jak wersja czterocylindrowa. To znaczy był taki sam otwór cylindra 79,5 mm oraz taki sam skok tłoku cylindra 86,4 mm co w wersji czterocylindrowej. A różnica to dodatkowy cylinder oraz pewne modyfikacje wpływające na efektywność pracy. Dla przykładu EA828 pozbawiony został wału pośredniego, który łączył wał korbowy z wałkiem rozrządu. Dzięki temu silnik był lżejszy oraz wydajniejszy. No i oczywiście silnik był mocniejszy, bo czterocylindrowy Volkswagen Iltis miał moc 76 koni. Znowu pięciocylindrowe wersje Audi 100. Ferdinand Piech doskonale zdawał sobie sprawę z słabości Audi 100 w porównaniu do takiego BMW serii 5, które w przeciwieństwie do Audi miało napęd na tył. Dlatego użył takich słów. It has a 5-cylinder engine. A what? 4 is too small and 6 is too bulky. Piech uważał, że 4 cylindry to za mało, a 6 to zbyt wiele, bo to by za bardzo obciążało przednią oś, która w Audi 100 oprócz skręcania musiała także napędzać koła. Więc idealną opcją było 5 cylindrów. No i dział planowania sprzedaży musiał jakoś wyróżnić ten model. W sumie to pojawiło się kilka wersji z tym silnikiem. Najpierw w 77 roku świat ujrzało Audi 105e, znowu w 78 roku pojawiło się Audi 105s, no i tego samego roku było także Audi 105d. No i trzeba to wyjaśnić, bo może się wydawać, że wersja 5s była najmocniejsza. Właśnie, że nie. Zacznijmy od modelu Audi 105e, bo ten pojawił się pierwszy i jak łatwo zgadnąć, cyfra 5 odnosi się do ilości cylindrów. Znowu literka E mówi nam, że to Einspritzung, a to oznacza wtrysk paliwa, i składając to w całość, to Audi 105e to odmiana pięciocylindrowa z wtryskiem paliwa. Znowu jeśli chodzi o odmianę 5S, to trzeba powrócić do przeszłości i tak. Wraz z premierą Audi 100C2 pojawiła się także wersja dwulitrowa oznaczona jako Audi 100S i model ten dosyć szybko zniknął z rynku, bo już w 78 roku. Został zastąpiony przez wersję także o mocy 115 koni, także zasilaną gaźnikiem, ale już z pięciocylindrową jednostką. Dlatego nazwali ją Audi 105S. Do tego była jeszcze wersja 5D, gdzie D odnosi się do słowa diesel. Jednostka ta konstrukcyjnie oparta była o wersję benzynową i tak wygląda cała rodzina pięciocylindrowców. Najsłabszy był diesel, który miał pojemność 2 litry, znowu benzynowe odmiany to już 2,1 litra. I ta najsłabsza wersja to 5S z gaźnikiem, a ta mocniejsza to 5E. I tutaj już było 136 koni, a modele te produkowane były do 79 roku, bo potem pojawiły się wersje poliftingu, które dostały pięciobiegowy manual, ale rok 79 był szczególny jeszcze z innego powodu.
Po sukcesie modelu Audi 100 C1 firma postanowiła mocniej powalczyć z konkurentami, takimi jak BMW czy Mercedes, którzy byli już o krok dalej. Bo w 1977 roku BMW zaprezentowało swój flagowy model, serię 7, natomiast Mercedes już wcześniej posiadał model klasy S. Oba samochody były większe niż Audi 100, a Volkswagen nie miał środków na zainwestowanie w tak dużego konkurenta. Audi musiało zmienić swoje podejście i postanowili wziąć model 100 i przerobić go na bardziej luksusowy. Wprowadzono welurową tapicerkę wewnątrz, a nawet można było zamówić poduszki na tylne siedzenia. Dodatkowo pojawiło się wiele rozwiązań poprawiających komfort oraz było dużo bogatsze wyposażenie. I model ten otrzymał wiele elementów zewnętrznych wyróżniających go, jak choćby felgi Ronal, podwójne reflektory i chromowane dodatki. A pod maską znalazł się topowy silnik, 5-cylindrowa jednostka EA828 z wtryskiem o mocy 136 koni. No i pojawiła się nowa nazwa – Audi 200. Model 200 zadebiutował w 1979 roku i powstał na bazie poliftowego modelu 100 i otrzymał dodatkowo poprawione zawieszenie, lepsze hamulce, a jeśli chodzi o moc, to było to dokładnie to samo co w Audi 105e. Potrzebowali jeszcze czegoś więcej. To znaczy, aby podkreślić większe różnice pomiędzy Audi 100 oraz Audi 200, to przygotowali jeszcze jedną wersję – 205T. A za literką T kryła się nazwa Turbo, co oznaczało, że do 5-cylindrowej jednostki dołączono turbo sprężarkę. Dzięki temu moc wzrosła 136 do 170 koni i to była topowa odmiana Audi 100 C2, nazwana Audi 205T. Okej, trzeba to szybko poukładać, to znaczy nie licząc 5-cylindrowego diesla, to wersje 5-cylindrowe benzynowe o pojemności 2,1 litra dostępne były w takich opcjach. Odmiana z gaźnikiem Audi 105S o mocy 115 koni, wersja 5E, czyli wtyskiem paliwa i mocą 136 koni w Audi 100 oraz także jako Audi 205E. No i na szczycie było Audi 205T z mocą 170 koni, a ta wersja z turbodoładowaniem nie była dostępna w Audi 100, no ale pojawiła się w innym modelu. W USA w latach 70. BMW oferowało serię 5 w wersjach 530i, a później 528i, więc patrząc na cyfry, to nazwa Audi 100, a nawet 200 wypadało blado, więc w Audi zmienili perspektywę. The new luxurious Audi 5000 Turbo. What happens when you combine turbocharging with front-wheel drive? Chief Engineer Brockhaus will now explain. Audi postanowiło, że model 100 w USA będzie się nazywać Audi 5000. Ale bliżej mu było do Audi 200, bo Amerykanie woleli wypasione modele. Dlatego Audi 5000 miał inne reflektory, bogate wyposażenie, a pod maską były tylko 5-cylindrowe jednostki. Jednak ze względu na gorszą jakość paliwa w USA i wymagania dotyczące norm spalin, moc silników była ograniczona. Europejska wersja Audi 105e czy 205e miała 136 koni, a w USA ten silnik dysponował tylko mocą 105 koni. A model ten nazwali po prostu Audi 5000. Rok później, w 1979 roku, pojawiła się wersja 5000S, gdzie w tym przypadku S nie oznaczało więcej mocy, ale lepsze wyposażenie. Tego samego roku w USA pojawił się także diesel, który miał pokazać Amerykanom, że wielka limuzyna może być także oszczędna. A silnik ten do europejskiej wersji stracił tylko 2 konie i dostępny był jako 5000 diesel oraz lepiej wyposażona odmiana 5000S diesel. Znowu jeśli chodzi o turbo, to taka odmiana pojawiła się dopiero w 1980 roku. Dlatego zajmijmy się kolejnym wyjątkiem. Cofnijmy się teraz do pierwszej generacji Audi 100 C1, która była dostępna w następujących nadwoziach. Oprócz klasycznego sedana była także wersja dwudrzwiowa, którą często określano mianem coupé, mimo że faktycznie był to sedan, bo to jest prawdziwe coupé. No a następca 100 C1, czyli C2, także miał trzy wersje. Pojawił się standardowy sedan oraz dwudrzwiowa odmiana, ale ta była na tyle mało popularna, że oferowana była w mniejszej ilości wersji silnikowej. No i zamiast prawdziwego coupé pojawił się model Avant, który wiadomo jest wersją kombi. No właśnie, że nie. Audi 100 C2 Avant to nie jest kombi, ale w sumie można to wyczytać z nazwy, choć to także jest trochę mylące. Słowo Avant pochodzi z języka francuskiego, oznacza przed lub z przodu. I te słowa w sumie pasują do Audi 100, bo ma napęd naprzód, ale producent miał na myśli co innego, bo chodziło mu o słowo avant-garde. A to słowo także pochodzi z francuskiego, oznacza awangardowy. W takim znaczeniu, że miało na celu podkreślenie, że Audi wprowadziło coś nowego do klasy średniej wyższej. I nie było to kombi.
a to raczej taki hatchback, czyli coś innego niż konkurencja. Aby podkreślić jego wyjątkowość, to nazwali go Avant. Jako nawiązanie do Avantgarde i generalnie Audi Stock Avant miało takie same wyposażenie i silniki jak odmiany sedan, więc nie będziemy się na nim skupiać, bo teraz czas zobaczyć, jak Audi 100, 200 oraz 5000 radziło sobie w porównaniu z BMW. Rozpoczynając podsumowanie, zacznijmy od rynku afrykańskiego i tym razem zestawimy całe lata 70. W Afryce topowym modelem było Audi 200, dostępne jedynie w wersji z wolnosącym silnikiem, co oznaczało, że jeśli chodzi o moc, to odstawało od BMW. W USA wersja Audi 5000 z turbo doładowaniem pojawiła się dopiero w 1980 roku, co oznaczało, że w latach 70. model 5000 także pozostał w cieniu BMW. Jeśli chodzi o Europę, to Audi miało wersję z turbo doładowaniem, która nie była daleko w tyle za tym, co oferowało BMW, choć należy zauważyć, że BMW miało jeszcze specjalne wersje Motorsport, do których zaraz powrócimy, bo mam jeszcze bonus dla wytrwałych, a dopiero potem pojawi się ogólna tabela. Chciałbym zwrócić uwagę na reklamy Audi, które przedstawiłem wcześniej. I na tych reklamach z lat 70. obok marki Audi pojawiła się także marka NSU. Dlaczego? Bo Volkswagen kupił markę NSU w 69 roku i połączył ją z Audi. Znowu NSU to... no nie każcie mi tego czytać, a po polsku jest to fabryka maszyn do robienia dzianin z Nakarshalum, bo tym się zajmowali od 1873 roku, jak założyli firmę NSU. Znowu w 1901 roku przebranżowili się i pojawił się pierwszy motocykl, następnie pierwszy samochód w 1905 roku, a po wojnie zajęli się produkcją małych samochodzików. Znowu w 1964 roku NSU zaprezentował pierwszy osobowy samochód z silnikiem z tłokiem obrotowym, czyli pierwszy samochód z silnikiem Wankla, z tym, że model ten miał wiele problemów technicznych i nie był zbyt trwały. Jednak NSU nie poddawało się i dopracowało jednostkę Wankla i w 1967 roku zaprezentowali rewolucyjny model NSU RO80. Samochód ten wyprzedzał swoje czasy dzięki aerodynamicznemu nadwoziu, niezależnemu zawieszeniu wszystkich kół, innowacyjnemu silnikowi Wankla i półautomatycznej skrzyni biegów. I kiedy Volkswagen kupił NSU 2 lata po premierze modelu RO80 i połączył go z Audi, to nadano mu słynne hasło reklamowe Vorsprung durch Technik, czyli przewaga dzięki technice. Jednak model ten miał wiele problemów technicznych, a chodziło o silnik Wankla, którego dalej trapiły jego typowe bolączki, więc model ten stracił zaufanie wśród klientów i auto zniknęło z rynku w 1977 roku i ogólnie zostało zastąpione przez Audi 100. Z tym, że Audi nie chciało porzucać technologii Wankla, która była ukryta pod spodem modelu NSU RO80, więc stworzyli Audi 100 KKM. A KKM to skrót od Kreiskolbenmotor, co dosłownie się tłumaczy jako silnik z kołowymi tłokami, a mówiąc po ludzku, jest to silnik Wankla. Prototyp miał grafikę silnika Wankla na drzwiach i miał dysponować mocą około 180 koni, ale ostatecznie zdecydowano, że lepiej zainwestować w oszczędne jednostki diesla i model RO80 pozostał bez następcy. I myślę, że szkoda, że Audi zrezygnowało z produkcji samochodu z silnikiem Wankla, ponieważ byłoby to bardzo interesujące urozmaicenie dla motoryzacji. Co o tym myślisz? Daj znać w komentarzu. A jeśli podoba Ci się ta seria, to zostaw feedback. Zachęcam także do odwiedzenia naszego drugiego kanału, gdzie z Michałem się rozkręcamy w rozkminach. Link do kanału w opisie, a teraz czas na podsumowanie. Podsumowując lata 70. Audi nie pokonało BMW, które oferowało dodatkowo modele z działu Motorsport i dzięki temu dysponowało mocą ponad 200 koni, a Audi Max to 170. No i warto także dodać model NSU, który także był oferowany w tamtym czasie. Należał do klasy średniej wyższej i miał 2 silniki rotacyjne o mocy 115 koni, co plasuje go aktualnie na 3. miejscu. I tutaj kończymy naszą historię. Ty daj znać w komentarzu, co byś wolał, Audi 100 C1, C2 albo BMW 5 E12, a jedę szykować odcinek o Mercedesie, który miał wszystko w garści, ale to w następnym odcinku. Pamiętaj, życie jest za krótkie, by nie jarać się prawdziwą motoryzacją. We'll be right back.